Ale to raczej jakby wpłynie do kupacji. On? Czy... Parufi? Siemanko, jestem kamerzystą. Słuchajcie, udaliśmy się do opuszczonej kamienicy, która jest opuszczona na 20 lat już. Jesteśmy ciekawi, jak ten budynek wygląda, bo wiemy o tym, że się powoli zaczyna zawalać. Byliśmy tutaj ostatnim czasem, ale tak tylko zobaczyć. Do piwnicy przejdziemy się pierwsze co i potem będziemy zwiedzać od pierwszego do ostatniego piętra. Więc... Mam nadzieję, że materiał Wam się spodoba i jeszcze postaramy się zrobić sesję EVP. Live, która jest subskrypcja. Jeszcze postaramy się zrobić sesję EVP, zobaczyć jak to wygląda, czy to naprawdę tak działa, jak się nam wydaje, albo nie. Więc warto czegoś spróbować, widzowie, więc my planujemy to teraz zrobić. Więc bez zbędnego przedłużania zapraszamy do oglądania. Dobra, widzowie, to my się rozpoczynamy naszą wyprawę. Powiem szczerze, że klimat naprawdę dosyć nieźle szokujący. Nieźle wygląda to wszystko tutaj. Ta kamienica prawdopodobnie przed wojną była. Oryginalny Marlboro. No. Tak ten budynek się oczywiście prezentuje wewnątrz. A to ma lepiej widzę, ile tam było. Tak. Zobacz, co kurwa na ścianę, ile jest komarów. Co jest? Zobacz na ścianę, ile jest kurwa komarów. Ej, ale to, nie wiem, czy to nie zamarzło. Ostatnio razem tu byliśmy 2 miesiące temu. Jest tutaj normalnie na plusie. Powiedz mi, mordo, tu nie zamarzło. No, weź tym tam rzuć. Weź tym tam rzuć. No kurwa, jest na plusie, jest plus 4. Na pewno nie zamarzło. Czekaj. Weź jakiś... Okej, kurwa. Jakimś kamieniem wyjść gdzieś tam. Mówiłem ci. No, faktycznie. Teraz podaję tylko lodowata, ale nie. No także piwnicy nie będzie, widzowie. Dobra, kilka tylko sprawdzić. Tu musiała być łazienka, bo widzę te kafelki wszystkie poukładane. Nie wiem, jak to tutaj dokładnie wyglądało. Bo ona by tam chciała być tu ze mną. No, ogarnij się. Tutaj... tutaj musi być ten, musiała być łazienka. O, no mów, to jest... Jaka jest pasja tutaj? No wiem, no kurwa, no to musiał być kibel tutaj. No. No to się sosaczką musiał mieć, to tak to zabudził. A nie wiem po co tutaj jest te, jak to się mówi... Po co tutaj jest to? Podawania popięku. No. No też taki pomysł. No takie pomysły też są, no. Słuchaj, ale kominiara, no jak to się mówi, trochę na twarz przychodzi. Się zdaje, ale dobrze. Dobra, to wchodzimy już na drugie piętro, się zbliżamy. Ale miejsce powiem, że... O kurwa ty, patrz to. No, te, ale... Pamiętasz, Kitkę, jak chcieliśmy tu wejść 2 lata temu, nie? No. To nie dało się tu w ogóle wejść totalnie. Chyba, że tam tu piwnicą się już dało wejść, ale wątpię. Co? Co jest kurwa?
Co? Lisek ma taki sapiec w domu. Kto? Co? Lisek. Lisek. No, Lisek. Pozdrawiamy cię. Ma takiego kolegę Liska. Niebieskiego. Co? Ma, miał przezwisko Lisek. No fajnie, ale opy nie wypowiadaj się nazwiskiem, bo kurwa tutaj... Ale nie nazwisko, przezwisko takie. Anu, tak czy... jak ja mam kilka, to Lisek. Spoko, spoko, dobra. Czy chyba były przesmutne, albo nie wiem. Czekaj, no bo tutaj nikt nie widział, wiesz o co chodzi. Ktoś tam jest? Nie, póki co nikogo nie ma. Dobra. No, szczerze powiem, nie? Chcę zobaczyć teraz na razem, bo widzę. Jak ja oglądałem na kanale PPV, nie? Czyli skrótem Polish Paranormal TV, no. Nie? Też to oglądam. No, niby tam są, istnieją jakieś aktywności paranormalne i tak dalej, nie? No. Większość osób twierdzi, że to prawda, a... Znaczy część osób twierdzi, że to prawda, a część to jest fikcja, nie? Wydaje się, że to prawda. Może być prawdą. Tak. Ale nie wiem, my dzisiaj chcemy to spróbować. Porozumieć się z którymś stąd. Ale, schizujące, nie? Czyli kurna ghost No powiem sobie, że tak. To... Co? Słyszałem coś jakby tam. Dobra, pójdźmy to sprawdzić. Nie wiem, no to... Nie, spokojnie. Co się kurwa boisz? Dobra, ale gdzie tam? Kilka gdzieś za mną. Ty. Bo klimatycznie tutaj się robi, powoli nie. Ale szczerze powiem, że to co tutaj jest, to już jest lekka przesada. Chodź w sumie? Tak, jesteśmy znowu. Ej. Ja ci mogę nawet powiedzieć jakby gatunki tego duchów, jakbyś chciał wiedzieć. Jest podstawowy, demon albo diabeł. Na przykład duch, który umie poruszać przedmiotami, to jest poltergeist. Wiem, widziałem, no kurwa, to przecież... Musiałoby się zawalić, ja już 120 lat stoi opuszczony, to coś ty się spodziewał po 20-letnim opuszczonym budynku. Jest godzina 20. Znaczy od północy to było ciekawie. No północy to kurde, ale spoko kiedy się... Widzowie, robimy taki specjał, nie? Jeżeli do końca roku będzie 300 subskrypcji, bo powoli się do takiej liczby zbliżamy, to robimy specjał na godzinę północ, urwek północ robimy. W wolnym czasie, jak będziemy mieli inny czas, to więc udajemy się specjalnie na urwek noc. Coś ty powiedział? No to. Weź, miałeś się zachowywać dzisiaj. Chodźmy na wyższe piętro. Czekaj. No chud, kurwa, czekaj. Czy to ma... To nie jest radny, za szczęściem dzień, możemy iść dalej. Dobra, idziemy dalej. Tutaj panie i panowie się zawadzą do piętra. Tak, to na tym poziomie się zobaczy. Kaj to może... Kolejny kryt kasowy. Powiem, że to klimatycznie to wygląda. Nie, to tego nie wszystko. Ale to jest błoto. Nie. Siedzę za ołówek. Jak ktoś będzie nam zgoniło, to ta średnia. Ktoś ci powiedział. Nie może skończyć to małe, okej? Okay. Trzeba wszystko planować. Plan jest taki. Ale to tutaj musiało się zawalić trzy piętra pod każdym. Te. To tutaj musiało się zawalić dwa piętra pod każdym, ty. No, to
tak inaczej zła nie mogę. Nie wiem co tam, ale kurde na pewno nic nie wiem. To i też nie to piętrze. Jeszcze szafy się zachowały? No, zostawiamy nasze podpisy tutaj. No. To co teraz chcesz się podpisać? No bo ja to mam się podpisać. Możesz nie dać, możesz nie dać. Trzymaj. Dobra, poczekaj. Kamera i trzymaj ten. Ty kitka trzymaj tego. Ostrzem to rób. I tak jest tempa. Mogę zrobić... A, dobra. To nie wiatr widus mnie skojarzył o ksywce Aro. Jeszcze KitKat. No. Latarka mi się powoli, że to wybuje. Dobra, jeszcze mamy moją, więc zobaczcie czego i KitKatka. Co? Jeszcze mamy moją i KitKata, więc spokojnie. KitKat ma? No. To jaką ma latarkę? Nie wiem właśnie, ale widziałem od niego światło. No, mam dobrą. W telefonie? No. Bo ja akurat dużo zżera baterii, to jest przejebane. Poczekaj, masz git? Tutaj kamerę? No jest git, jest jeszcze git. Ta, ale takie wieczorne urbeksy mnie naprawdę coś klimaty. No, idzie klimat poczuć naprawdę, tu jeszcze nie byliśmy. Dobra, ja idę tu zobaczyć. Tu jest zapełnięta też podłoga, to jest akurat już stryj. Jak dobrze wskazuje. Jak dobrze wskazuje, to już jest tam stryj. Jakby. Wiecie o co chodzi, nie? Trzeba zachować pozory. No tak. Taki wystarczy chyba, nie? Co ty? Nic, w sensie wiesz co chodzi, nie? Jak już mowa o duchach i od wreszty, nie? Ja prawie uniknął, ja prawie miałem teraz zawał serca. Jak już tego, jak... A czemu? Te, ale jak już mowa o duchach czy coś, nie? No, mogę wam powiedzieć. Można w takich miejscach napotkać też orby. Co? Orby, tak, wiem. Orby. Możesz zapotkać poltergeista. Orby to są jakby takie małe lewitujące na kamerze widać po prostu pod optowizją. No. Taki niby pył, który naprawdę to jest czyjaś dusza. No to jest tak naprawdę dusza czyjaś, no. Tak, ale orby to jest... Chuj. Jak orbek spotkamy poltergeista, to może być nieciekawe. Ale dobra, nie gadajmy takiego. Poltergeist to jest jakby duch, który może badać przedmiotami, jakby może nimi rzucać, albo przesuwać. No to jest taki... O, wysiedzę, bo się czemu pieprzy do obok. O, nie mogło widzieć. Ja bym się bał, ja się boję poltergeistu. Tam jest dla... Nie, tam jest dla... Tak się tu jest. Dach się tu jest spędzany, ale właśnie nie chodzi. Znaczy ja bym wolał nie wchodzić, bo ten dach się może łatwo zapłać. Wiecie o co chodzi, nie? Tutaj musimy uważać bardzo. Szczególnie nie tykać na tą... Może na do... będzie szczury. Ja, szczury tutaj. Fakt może w Mysłowicach były, ale... Na mnie nie takie głupie. Jak hotel w Mysłowicach. W Mysłowicach. No. A, chodź tu Siłka. No chodź tu. Ale zobaczcie, chcę spalnie. Tylko gorzej już tamtym miejscem. No, powiem, że... Miejsce dosyć klimatyczne, nie? No. Ty dawaj tutaj na dachu, jakby na poddaszu robimy normalnie tego, ten... Tą sesję? No tą sesję. Dawaj. Ej, tu może być klimatycznie fest. No. No to nie wiem, widzowie, to widzimy się po krótkiej przerwie. Dobra, widzowie, po krótkiej przerwie i teraz próbujemy właśnie się skontaktować.
O, to będzie lepsze. Dobra, to dawaj się. Pytamy wszystko co i jak, zadajemy pytania i składamy to. Białyż u mnie. Co tutaj mamy ustawienie sklep z towarami? Nie. Ale co my się ustawieniami zajmujemy, czy co do cholery? Nie, chodzi mi o to, żeby po prostu było to normalne, żeby można było zrozumieć to. Mikser dźwięku to nie. Czy zastanawiałeś się wcześniej, czemu tam są niby muzyka jakaś disco polo gra, no bo przecież to jest kurde ten. To jest Polska. To jest pole elektromagnetyczne, bo w polu elektromagnetycznym są również muzyka i tak dalej. No tak, no. Tak, ale to raczej Ja sobie? Ktoś tu, pytaj się, czy ktoś tu jest z nami. Czy ktoś tu jest z nami? On? Czy... On. On, no, no. Kto? Kto? Córcia. Czy cały czas? Córcia, mógłbyś powtórzyć? Możesz powtórzyć. Parufin? Czy mógłbyś się przedstawić? Dobra, wiecie co, ja włączę normalnego gościa, przynajmniej normalnie to słychać. Jest trzy. Jest trzy? Jest trzy. Jest trzy, że jest nas trzech. Whisper to nie. Voices. Nie, dobra, kurwa, weź to jakoś, hopie. Ustaw normalnie i gadamy, opie. Poczekaj. Właśnie była już normalnie, nie. Nie wiem, bo zainstalowaliśmy dla was dwie apki. Zainstalowaliśmy dwie apki, by zobaczyć. Pielęgniarka. Może to pracowała pielęgniarka też, jakby miała pracę. No to my jesteśmy przy dalszej części. Halo? Czy mógłbyś się przedstawić? Już się przedstawił tam. Pamięci dzienniców, patrz, pamiętam, nie możesz zrozumieć, co chcesz. Jest trzy, pielęgniarka, mężczyzna i musi być trzeci, ale nie wiadomo, co to jest. Czekaj, no... Pole... Co jest trzecim duchem? Albo kto jest trzecim duchem? Nie musi być kto. Głupi. Głupi? Ed Yedi. No nie wiem, kurde. No nie wiem, żartów nie możemy robić takich rzeczy. Czekaj, okay. Teraz... Pielęgniarka, mężczyzna i głupi. Okej. Okay. Ale kto jest głupi? Trzeci duch. Tak się nazywa. Nie. Jesteś niebezpieczny? Niebezpieczna? Jak? Sorry, że zapytałem, ale z ciekawości. Zgadzasz jak debil, duża, naprawdę, bez kitu, kurwa. Ja tu kurwa. Normalną konwersację prowadzę. Chcę, żeby po prostu ten duch nie wysłuchał. No. Odpowiedział jak? Jak nie wiesz, nie wiem. Kalibra? Nie wiem. Ale czego mam nie robić? Nie rób, ty. Ja nie, nie rób, nie? Opie, kurwa. No wiem przecież. Ale czego? Ale czego? My przecież tu stoimy, no. Czy jesteś poltergeistem? Zadajesz takie debilne pytania. To nie jest opie. Debilne pytanie. To jest bardzo debilne pytanie. To jest gatunek ducha, debilu. Jakbyś chciał wiedzieć. No, bardzo dobrze, że się pytało. Mamy dwie opcje. Wy nie wiecie, jak się gada z duchami, serio. Ty wiesz? Ja wiem. No właśnie, tam się gada, to co ty? Jeśli ona powie, że tak, to znaczy, że lepiej byśmy stąd wychodzili. Jeśli powie, że nie, możemy to zostać. Jak będzie jakiś inny niebezpieczniejszy typ, no to musimy wychodzić.
jest zwykły duch albo ork, no to nie ma co. Może daje coś. No spytałeś, czy ja z demonem mam coś takiego. Jak zginęłaś? Jak zginęłaś, umarłaś? Czy mieszkałaś w tym budynku? Poczekaj, zmienimy to na SLS-a. Bo to nam wyłapie, czy coś to w ogóle jest. I nagrywaj od razu to, nagrywaj. Dobra, nagrywam. Na razie nie wyłapuję. Ale w piwnicy byłby lepszy klimat. No. Jest. O, było, było. Gdzie? Gadasz, co ty gadasz? On był wykrzywiony. Gdzie? Poczekaj, bo ja mam nagrane, jest spokojnie, mogę w każdej chwili to pokazać. On tutaj był i przeleciał przez sufit, bo widziałem, jak po prostu się ulatniał. Dobra, czyli jest na dachu, albo już stąd w górę chciał. Dobra, ja tam nie wpadnę. Lepiej zobaczyć. Chodźmy tam. Bardziej tam, chodźmy tam, bo tam wygląda to. Te, chyba kamera się trochę rozmazała, jak ja widziałem. To też dowód na to, że może być jakiś coś z tym powiązane. Możliwe, że może być. Ale czy tak jest, to ja nie wiem. Żeby jakby co widzowie, my nie chcemy być na żadnych debili ani nic, tylko po prostu kurde... Zaciekawiło mnie to. Zaciekawiło nas to jakby... Zobaczcie sobie. No. O kurwa, ty. I złopy zesrały masz. O, znasz. Tutaj pan. Dobra, pójdźmy dalej i zjedzajmy to z biurkiem. To będzie bardziej opłacalne, nie to jest. No bo nie wiem, przez noktowizor ty byś mógł kręcić film. Przez noktowizor byłoby lepiej. Przez noktowizor byłoby zdecydowanie lepiej. Jeszcze kupcie karabin. O, na chuj ci karabin. No będziesz przy... No jeszcze kup sobie normalnie, policja jak się odpala, ma takie ubranie, no i będziesz normalnie słod. Będziesz ze słodki, każdy musi się... Jak chcesz, to mogę kupić na to. Co? Jak chcesz, to mogę kupić na to. Za ile to? 300-400 zł minimum. Łatwo. Dla ciebie może łatwo, a dla mnie nie? Ej, czekaj, muszę plecak wziąć. O, słyszałem coś, czy coś było? No. To chodźmy bardziej podziemne budynki. Znaczy chodźmy bardziej podziemne piętra. Tylko jak coś pierdolnie, to ja hopię stąd od razu. Albo nie. Pesiu. Ale jak byłem w opuszczonej tej szkole, jak w opuszczonej szkole na Brzezinach byłem, nie?
To z tego co wie, to ja też tam się próbowałem kiedyś tam przez EVP się skontaktować. I powiem szczerze, nie. I to kurde, mi za bardzo nie wyszło. Nie stąpaj tak, bo czułem, jak coś zaczęsło. Dobra. Skąd tu się te... Skąd ku, kurwa, ja znaki japońskie się... Co? Stój! Coś mi się wydawało, że ja tam coś słyszałem. Pójdę CV. Dobra, idziemy na dół. Ej, ale jak chcecie rozmawiać z duchami czy coś, nie? To trzeba być cierpliwym i stać w miejscu. Bo wtedy ci odpowie. To trzeba profesjonalnie sprzedawać jakąś aplikację z Google. No, wiem, ale to... Tu nie wiem, na to trzeba zarobić hajs, to pójdzie ty. Ale to może być losowe. Spróbujemy na niższych piętrach, dobra? Dobra. Ja pierdzielę, to była taka pierwsza sesja dosyć, szczerze. Ale serio, to była taka pierwsza sesja. Znaczy, no nawet to nie była sesja, nie? Ale takie rozmowy przez ten, nie? To aż w szoku byłem, opie. Było! Chwila, co jest? Gdzie to jest? Czekajcie, tutaj zobaczę zaś. O, to jest. No, było. O, było. Dobra. Nie wiem, panowie, próbujemy na tym piętrze, czy jak? Poczekaj, jeszcze na banie włącz... Tego włącz, tamten też był dobry. No to czekaj, bo tutaj... był lepszy. Ale oni tam, no tamten był lepszy ten co, bo oni zawsze to przez ten gadają. Whisper włączę. Tutaj, będzie multiki. Jak się nazywasz? No to ci tu będzie brało. To było jakieś pianino. No. Powiedz, przedstaw się, czy coś w tym rodzaju. Przedstaw się, duchu. Potrzebny tarpę wyjąć. Ale ciekawy głos. No. Ale jak takiego kurde demona, na serio, nie? No to brzmi jak utopiec. Jak co? Utopiec, nie jest to utopiec? Ja się nie mam na to. Utopiec to jest to jakby jest dusza. Śmiałka, który się robi przed własną ile stawia. Tak, że utopiec. No. I to co? Ja to coś. Thank you.
Słyszysz nas? Autobus to ja. Jeszcze nic nie ma. Dobra, inaczej. Czy ty pochodzisz z tego budynku? Nie. Rodziłeś się tu, mieszkałeś, czy też tu leżałeś? Dobra, to czekaj, na początku odpowiadam to pytanie. System się złamie. Czy masz złe intencje wobec nas? Nic jeszcze. Pizza. No fajnie. Nie. Fajnie. Może to było przeszłość. Przeszłość. Poczekaj, daj mi to. No dobra, chuj. Była przeszłość. Czy możesz nam powiedzieć, co się tutaj działo w przeszłości? Nie ty. Nie ty. Co to znaczy? To z nim odpoczywać. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co się tutaj działo w przeszłości? Cicho, cicho. Poproszę. Może coś takiego. Może jest wagoni. Czerwa, co jest taki hit, który jest taki? Błogosławiono. 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 To tylko ja raz. Czy mógłbyś nam powiedzieć, co się tutaj działo w przeszłości? Ktoś cię tu skrzywdził, czy albo cię ktoś zabił? Czy mógłbyś nam powiedzieć, co się tutaj działo? Czy co się tutaj wydarzyło? Czy mógłbyś się przedstawić? Przemów do tego urządzenia. Się no. Masz co? Nie. Ja mam jeszcze coś. Spoko. Czy mógłbyś się przedstawić? Ja mam na imię Arek. Na razie żadnych dźwięków nie słyszałem. Nie, nie wiem. Tak długo. Może już odleciał. No. Dobra, weźcie się lepiej, żeby to się nie odbywało. Ale chodzi mi, że widziałeś to nagranie, jak ci pokazywałem, jak wykrywał tego ducha na suficie. No o tym mowa, ale to może nie być ten duch. Tu mogą być setki, może być setki duchów. Upuszczonej nic, a nie musi być jeden duch. To se leży. Od terenu, tu się w ogóle działo. Jeśli to była jakaś bitwa i to jest tu było setki. Z tego co mi przechodziły na myśli, nie? To ta kamienica jest przedwojenna. Tak? No,
Przekonany jestem, nie? No. Jak był ten stan wojenny u nas, nie? To mogło tu dużo osób. 1900 coś. 30 któryś, no. Lata 30, no to mogło podczas II wojny światowej. Jak Niemcy zajęły Polskę, to mogli jakby kurde tutaj też skrzywdzić dużo osób albo pozabijać. Tak, ale przypomnę to, że ja się pytałem taty, czy on właśnie żył obok tej kamienicy. Kiedyś w sumie tej, jakby moi dziadkowie żyli w tej kamienicy, ale to raczej było gdzie indziej. Powiedzieli mi, że kiedyś się wprowadzili do tej kamienicy, jak było świeżo wybudowana. Ale oni wtedy mieli jakieś 40-50 lat. Kto? Moi dziadkowie. To to było świeżo wybudowane? No, mój tata ma teraz 40 ileś. Czyli to jakieś około 40 lat jest odpuszczone. Mój też to tam 42. Tak, czyli to musiało być w stanie wojennym. A w stanie wojennym, to słyszałem, to zabili ludzi tylko w kopalni. Tam ich protestowali. No nie wiem, Tak. No, jak tutaj legendy głoszą, że to miejsce jest nawiedzone, nie? Coś tutaj musiało się na pewno dziać, ale nie wiadomo co dokładnie. No przypominając to, że tam była pielęgniarka, głupi mężczyzna. No. Możliwe, że mężczyzna zabił pielęgniarkę, a głupi po prostu zobaczył to i zaczął uciekać. Mężczyzna po prostu, możliwe, że ta pielęgniarka stwierdziła mężczyznę, przez co była jego żoną. No on po prostu jakby z rozpaczy przez to odebrał sobie życie tutaj później. No, ale to też może być po części, w tym prawdę też może być. To też może być po części prawda, bo to nie jest wykluczone, że to nie jest prawda. To może być też 100% prawda. No. Czy popełniłeś samobójstwo tutaj? Coś ci chyba nie działa, okej. Inaczej spróbujemy kostiumem, bo tam coś wypisało, że załadowane słowa. Jest szczęście. Nie wiem, to może taka tam jest koncesja dzisiaj. Można poczekać, tylko to używamy na ostatnim. Bo to jest numer słów. Ostatnim. Tak, ale to jest takie pierwsze nagranie, gdzie już byśmy te słuchami żeśmy rozmawiali. Chcesz, żebyś poszedł? No to chodźmy stąd lepiej, nie? No. A dlaczego chcesz, żebyśmy poszli stąd? Jaki jest powód, żebyśmy stąd poszli? Jak się czujesz? Jestem przerażony. Ale na razie w kontaktu z duchami to też nie złożę. Jak do tych chcą się układać, to na tym samym układzie. Czy ty tu zmarłeś? Proszę. Jeszcze znowu jedna kierunka. Moja teoria może okazać się prawdą. Czy pielęgniarka była twoją żoną? Czy twoją żoną była pielęgniarka? Czemu tak myślisz? Że tyle że sobie czuję, nieszczęsnie. Nie ma takiego ducha, który by wysysał do siebie energię. Nie, duchy też przebiłem energię ludzką. Tak, prawda jest taka, że jak ty stujesz, jest tak, no. Czy jesteś obok nas?
bo tutaj jest, czyli po prostu nie odpowiem. Pole lepomo. Dawaj, no, słaba jest. Dawaj, dziękuję. Dobra, pójdźmy. Ale kto nie odejdzie? Nie, pielęgniarka. Czy ona chce nam zrobić krzywdę? Jej. Ona chce jej zrobić krzywdę, ale komu? Kto to jest? O kim tu mowa? Wrócimy latarkę, bo mi się kończy bateria w niej. Mi się kończy bateria w telefonie. Jak się nazywasz? Dobrze, do widzenia. Dziękujemy za sesję. Aha, dobra, lepiej chodźmy. Ale co jest kurwa? Wytłumaczę wam, jak będziemy na dworze. Lepiej stąd teraz. Jest kurwa. Na dół. To mu się normalnie tu. Wiem, że może do was nie chodzi o... Daj mi latarkę szybko. Tym prędzej co spierdolać, kurwa. Dobra, już, wychodź. Czekaj, trzymaj. No skacz, kurwa. Masz tu. Dobra, podaj mi Arek tą latarkę, spokojnie. Jesteśmy daleko od tego miejsca. Uwaga, skaczesz! Poczekaj, niech Arek wyjdzie. Albo to był blisko nas, albo się zezłościł. A jak kurwa się zezłościł, to mogło się dziać różne rzeczy. O to wiecie, że to może się przywiązać do nas. Może się przywiązać, no, ale póki szybko opuścimy ja budynek, to o nie. Tragedia wam powiem. Dziękujemy za oglądanie, dajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie kanał. Oczywiście to była nasza taka pierwsza wyprawa z przygodą EVP. Powiem szczerze, że na końcu jak musieliśmy uciekać stamtąd, to powiem, że trochę się działo. Ale miejmy nadzieję, że już to będzie taka ostatnia akcja pod względem, że albo duch się zezłościł, albo nie wiem, o co poszło dokładnie. A ty się z tego głupi, że jesteś pierwszy spierdalał stamtąd. Ja. Pierwszy. No, fajnie. Dobrze, słuchajcie widzowie, na następnej wyprawie możecie się też może spodziewać tego sesji EVP. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. No bo poczytamy o tym w internecie i damy wam wszystko znać. To nie, chłopaki? No. Także piszcie, jakie macie miejsca, a po przebiciu 500 subskrypcji w tym w następnym roku, jak się uda, jak do wakacji dobijecie 500 subskrypcji, to udamy się do opuszczonego szpitala w Starachowicach. To jest ponoć tam się nieźle dzieje, nie? No. No. Także trzymajcie się do następnego odcinka. Chociaż miałem też plan, żeby do sumie tak ten...